Skoro Bóg, myślimy sobie, no to pewnie wymagania, myślimy sobie. No i coś w tym jest, myślimy sobie, ale sprawdźmy, co między innymi. Dziś o tym, więc rozbiegi, lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje dziś w wersji espresso, jednowątkowo krócej i dalej o słowach, które w ustach Boga brzmią tak jakoś niezwykle ludzko, trafiają do naszych serc właśnie w takiej ludzkiej prostocie, zrozumieniu. Znajduję taki fragment m.in. w liście do Hebrajczyków w rozdziale 11, kiedy Bóg stawia nam pewne wymagania i myślisz sobie, no to już po frajdzie życia z Bogiem. Odetnijmy słowo frajda, skoro zaczynają się wymagania. Ten fragment jest pod tym kątem bardzo ciekawy, a Bóg taki nie jest, żeby nie wymagał, skoro traktuje nas poważnie i chce dla nas tego, co najlepsze. Bóg mówi tam o wierze, uczy nas tego, jakie mamy mieć nastawienie, gdy, no właśnie, przychodzimy do Niego. I często, gdy komentuję ten fragment, to robię groźną minę i mówię, uważaj, teraz powiem Ci, co musisz zrobić. Co musisz zrobić, gdy przychodzisz do Boga, by być wysłuchanym? I czasami napięcie robi się w sali duże. I czytamy wtedy Hebrajczyków 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący do Boga bowiem musi, uwaga, dwie rzeczy. Uwierzyć, że Bóg jest. To po pierwsze, uwierzyć, że Bóg jest. A po drugie, uwierzyć, że Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają. Wow. Ciekawy zestaw wymagań. Może spodziewałeś się czegoś bardziej skomplikowanego? Nie chcę tu wchodzić w kategorie trudniejsze, łatwiejsze, ale zobacz, że wydaje się to dosyć przystępne, dosyć ludzkie. Gdy przychodzisz do Boga, Bóg oczekuje po pierwsze, że uwierzysz, że On jest. Pamiętacie imię Boga, którym przedstawił się Mojżeszowi? Jestem. Jestem, który jestem. Więc najpierw mamy uwierzyć, że Bóg jest. Jezus Chrystus, ten, który zbawia, ten, który ratuje. On jest. A po drugie, że Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają. Wynagradza. Czy masz taki obraz Boga, że gdy przyjdziesz do Niego, to On chętnie wysłucha Cię, odpowie? Może nie do końca. Może w ogóle zastanawia się, czy On Cię na pewno słucha, słyszy. Halo, jest tu ktoś? A może już tak sobie myślisz, no dobrze, słyszeć to mnie słyszy, ale pewnie kiwa tylko głową, po czym mówi, dobra, idź na koniec kolejki albo pogadamy o tym za miesiąc, za rok. Serce Boga jest inne i uczy nas tego właśnie w tym fragmencie z Hebrajczyków 11, że gdy przychodzisz do Boga, to musisz mieć w swojej postawie te dwa elementy. Musisz uwierzyć, że Bóg jest. Od tego się zaczyna, że On jest, a jeżeli jest, to jest, jaki jest. Jest całym sobą. Jest kochający, jest dobry, jest mądry, jest sprawiedliwy, jest wszechmocny, jest cierpliwy, jest łaskawy, jest pod każdym względem naj. I wybrał słowo ojciec, aby nam się przedstawić, między innymi. Ojciec to też takie proste słowo, które powinno przemawiać dobrze do każdego człowieka, no ale ze względu na okoliczności życiowe różnie z tym bywa. Natomiast On jest Ojcem dobrym, doskonałym, najlepszym. I mówi, gdy przychodzisz do mnie, uwierz. Uwierz, że jestem, a po drugie uwierz, że wynagradzam. Czy masz takie nastawienie? Że On da Ci to, o co prosisz, że da Ci to, czego potrzebujesz? Te dwa elementy są konieczne, bo jak mówi wcześniejsze zdanie, bez wiary nie można podobać się Bogu. To znaczy, że z wiarą Bogu się podobam. Jeśli dzisiaj wierzysz w Chrystusa, to podoba się Bogu. Podobamy się Bogu dzięki naszej wierze w Jezusa Chrystusa. To ta wiara zapewnia nam Bożą akceptację, Bożą przychylność. Wiara w Jezusa Chrystusa. Niech wybrzmią jeszcze raz te słowa. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. O, jak dzisiaj zmieni się Twój i mój dzień, jak zmieni się nasza modlitwa. No właśnie, jak? Zastanów się, jak.
Ja mogę odpowiedzieć, myśląc o swoim życiu, Twoje życie, Twoja odpowiedzialność. Pomóż nam, Duchu Święty, żebyśmy te słowa przerobili, wcielili w życie, sprawiając Tobie przyjemność. Frajda życia z Bogiem. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw jakiś komentarz i udostępnij. Frajda życia z Bogiem niech się niesie szeroko, a my widzimy się już niedługo przy kolejnej okazji.